Grzegorz Wagner, mówiliśmy przed chwilą, że zostałeś dyrektorem szkoły mistrzostwa sportowego w Szczyrku, ale to jest nie jedyna niespodzianka, którą masz dla kibiców. Tamta rzecz pewnie będzie skutkowała za kilka sezonów, kilka lat. Tak mówiłeś, że poczekamy trochę pewnie na nowe zawodniczki do reprezentacji Polski, ale już tej jesieni, jeszcze przed mistrzostwami świata, ty razem z dziennikarzem znanym kiedyś siatkarskim, zaraz zdradzisz, jeżeli będziesz chciał, o kim mówię, stworzyłeś inną niespodziankę, bardzo blisko twojemu sercu. Grzeszku, powiedz proszę, o czym tak tajemniczo mówię. Wspólnie z Krzyśkiem Metznerem napisaliśmy książkę o moim ojcu. Tak naprawdę z tą książką to się już tak szykowaliśmy z 10 lat, ale jakoś nam nie było nie po drodze. Może z racji tego, że ja jednak byłem zajęty. Na pewno te Mistrzostwa Świata, które odbywają się w Polsce, tam są takie, były dodatkowym dobitkiem. I wspólnie z wydawnictwem Agora, no w połowie sierpnia, ja myślę, że na Memoriał zdążymy już wydać tą biografię, która generalnie będzie opowiadać o ojcu, ale no, większa część to będzie o tej złotej drużynie, o tym złotym okresie. Będzie wszystko, będzie dzieciństwo, będą takie ciekawostki, może nie z szatni, ale z takiej kuchni trenerskiej. Więc myślę, że ta pozycja naprawdę będzie interesująca. To jest bardzo osobisty dla ciebie projekt? Dużo ciebie będzie też w tej książce? Tak, ja staram się, znaczy czytając tę biografię wszystkich tych trenerów, to tak oni byli tacy najlepszymi rodzicami, ojcami, Jezus Maria, oni byli naj. Nie, mój ojciec zawsze taką miał zasadę, zresztą jak kandydował kiedyś do Sejmu, to żeby białe było bielsze, a czarne, bardziej czarne, coś w tym stylu. A zawsze, ja myślę, że jestem podobnie wychowany, białe to białe, czarne to czarne. Raczej nie będzie ściemniania. Pewnie będzie kilka rzeczy niewygodnych dla mnie, ale chciałbym, żeby one pokazały jednak prawdę o ojcu, ale też były przestrogą dla innych. Tak jak powiedziałem, tam również chcielibyśmy przedstawić plany przygotowań, chociażby ile oni trenowali godzinowo, jak to wyglądało. No takich kilka ciekawostek. Projekt jest już złożony w Agorze, ta książka się... Nie redaguje, kto się redaguje oczywiście, ale wspólnie razem z Krzyśkiem i z redaktorem Zagory nad nią pracujemy, bo czasu naprawdę jest bardzo mało.